Jeśli chcesz stać się Bożym przywódcą, to potrzebujesz znać misję swojego życia. Wiedzieć, dokąd zmierzasz. Takimi słowami Bóg powołał Abrama. Księga Rodzaju, rozdział 12. Zostaw twoją ziemię, twój ród i dom twojego ojca i idź do kraju, który ci wskażę. Uczynię cię bowiem wielkim narodem. Będę ci błogosławił i uczynię cię sławnym. Będziesz błogosławieństwem. Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Oto Bóg wzywa Abrahama, by wyszedł z tego, co wydaje mu się bezpieczne. Aby wyszedł z tego miejsca swojego życia, które może już sobie po ludzku jakoś poukładał. Ale po to właśnie, by realizował tą misję, której Bóg go przeznaczył. I kiedy Abraham wyrusza w tą wędrówkę, towarzyszy mu Boże błogosławieństwo. Nie tylko sam tego błogosławieństwa dostępuje, ale przez niego ono staje się udziałem wszystkich tych, którzy są wokół niego. Czy chcesz być mężczyzną błogosławieństwa? Mężczyzną, który sam przyjmuje błogosławieństwo i przez którego inni je otrzymują? Czy chcesz, żeby twoje życie miało smak, żeby było wyraziste? Żebyś dokładnie wiedział, dokąd zmierzasz? I żeby to było najlepsze z możliwych dróg, którą Bóg ci przygotował? Jeśli tak, to zapraszam cię na 3-dniowe, intensywne ćwiczenia duchowe. Czas rekolekcji, konferencji, warsztatów, wspólnej Eucharystii, podczas której będziesz mógł rozpoznać tą misję życiową, której Bóg cię powołuje. Zobaczyć, co dzisiaj ci przeszkadza, żeby ją realizować. I dostać konkretne narzędzia, aby wyznaczyć sobie cele, które będziesz mógł realizować w swoim życiu. Pomożemy ci odkryć tą misję, pokazać ci przeszkody i pokażemy ci, jak tym żyć na podstawie świadectw braci, Słowa Bożego, doświadczenia ojców Kościoła, doświadczenia świętych, mężczyzn, którzy tą drogę już przeszli, tak jak to zrobił Abraham. Jeśli chciałbyś, żeby to wszystko było twoim udziałem, jeśli chcesz być mężczyzną błogosławieństwa, zapraszam cię na Drogę Lwa. Informacje, zapisy na stronie drogalwa.pl. Aby być Bożym przywódcą, musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. Wtedy otrzymasz błogosławieństwo od Pana i sam staniesz się przyczyną błogosławieństwa dla innych. Odwagi. Niech ci Pan Bóg błogosławi.